Grand Theft Auto Online otrzymało kolejną ogromną aktualizację. Coraz więcej plotek pojawia się odnośnie GTA 6 i wydają się one być prawdziwe. Więc pytanie brzmi, czy należy teraz walnąć u mnie suba i czy warto jeszcze wbijać do starego GTA Online? Odpowiedź może cię zaskoczyć, nie ta subskrypcji, bo subskrypcję już zostawiłeś. Ale czy warto wrócić do najnowszej produkcji Rockstar? Już wyjaśniam. Rockstar Games nie bez powodu rozwija głównie konsolową wersję tej gry. Sam grałem na wersji PC-towej przez większość czasu i wiecie co? Przesiadka na konsolę sprawiła, że ta gra jest zupełnie inna. Jak to możliwe? Ta sama mapa, te same zadania, te same napady, te same samochody. Widzisz, budując swoją historię na konsoli, unikasz całego tego zamieszania z cheaterami, oszustami, butowaniem online, wykradaniem danych czy wykradaniem twojego IP adresu i innych takich rzeczy. I uwierz mi lub nie, ale brak tego dziadostwa na wersjach konsolowych ogromnie zwiększa frajdę z grania. Zwyczajnie masz wrażenie, że faktycznie budowanie tego całego imperium w GTA Online ma sens, a nie, że ktoś cię nagle w jakiś dziwny sposób zabije albo zrobi jakieś dziwne... Wiesz, i jasne, dalej są toksyczni gracze, którzy, wiesz, utrudniają grę na otwartych sesjach. No ale przynajmniej wiesz, że jesteś w stanie ich pokonać swoimi własnymi umiejętnościami, które nabyłeś podczas grania, bez sięgania do magicznej kieszeni z niespodziankami. I serio, to sprawia, że twoja kariera przestępcza w GTA Online jest dużo, dużo fajniejsza. Mało tego, uważam, że jest to najlepsza gra online multiplayer, jaka istnieje obecnie na rynku. Wysokiej jakości content z wysokiej jakości aktualizacjami, które przyciągają na kolejne godziny jak magnes. I nie musisz za nie płacić, wystarczy, że masz podstawową wersję gry i grasz. Całą kasę, którą zdobywasz w grze, możesz przeznaczyć na przedmioty, które są dostępne za kasę w grze. Nie musisz mieć jakiejś magicznej gotówki, jakiejś niebieskiej czy jakiejś innej. Jest jedna gotówka w grze i za tą jedną gotówkę w grze możesz kupić dowolnie wszystko, co chcesz. Ale wiesz co, najnowsze aktualizacje to tak naprawdę rozczarowanie dla mnie. Dlaczego Rockstar nie zrobił tego wcześniej? Największa zmiana, o którą gracze proszą twórców już od 4 lat, jest zbalansowanie ulubionego narzędzia Graferów, czyli opresora MK2. Najlepsze jest to, że bardziej doświadczeni gracze nauczyli się już zwalczać ten pojazd innymi pojazdami, które są dostępne w grze, albo brońmi. Więc co Rockstar zrobił? Latający skuterek dla leniwych graczy ma teraz gorsze namierzanie rakiet. Sprawdziłem i działa. Te rakiety są mniej więcej tak samo dobre albo słabe jak w przeciętnym śmigłowcu z wyrzutnią rakiet. I także przeciwdziałanie rakietowe zostało nieco osłabione. Ale czy to sprawi, że opresor faktycznie będzie bezużyteczny na sesjach i Graferzy nie będą go używać? Otóż nie. Wbiłem sobie teraz do tej aktualizacji i muszę ci powiedzieć, że pierwsze co, to zostałem właśnie rozwalony przez opresora, który latał przez oczywiście doświadczonego gracza i rozwalał mnie bez żadnego namierzania. Tak więc dalej jest to pojazd, który będzie męczył innych graczy zwyczajnie. Natomiast myślę, że mniej będzie używany przez takich mniej doświadczonych graczy, którzy nie potrafią go zbytnio używać, wiesz, którzy ledwo potrafili nim latać, lecieli gdzieś tam w powietrze, wiesz, motorek ledwo co kogoś namierzył, strzelali tą rakietą, rakieta wylatywała, zrobiła 90 stopni skręt i leciała. Teraz tak nie jest, teraz ona nie namierza tak dobrze i powiem ci, że nawet ciężko jest zestrzelić innego opresora, lecąc za tym opresorem, nie? Tym motorkiem. Nie wiem, jak jest w przypadku innych pojazdów, na przykład Deluxo czy Toreadora, czy te rakiety też zostały jakoś pogorszone, trzeba będzie to jeszcze dokładniej sprawdzić. A skoro już przy motorku jesteśmy, wiecie, że powstało wideo o tym pojeździe w GTA Online w rzeczywistym świecie? Sprawdźcie sobie to. Następne usprawnienie to, uwaga, więcej kasy za na przykład wyścigi. I generalnie praktycznie ze wszystkiego, z tego co patrzyłem. Jaki jest minus, jaki jest haczyk? Utrudnienie zarabiania na Cayo Perico. Będzie trzeba od nowa nauczyć się przechodzić ten napad.
Natomiast stare napady dostały boosta kasy 75%. Takie jak napad na Pacific Standard. Nie wiem, czy ktoś z was jeszcze pamięta ten napad. Ja już nie pamiętam, jak się go robiło. A dodatkowo współpracując z prezesem dostaniemy dwa razy więcej hajsu, czyli na przykład co jakiś tam czas będziemy dostawać nie 10, a 20 tysięcy dolarów, tak? I to są tak naprawdę tylko niektóre rzeczy. Zostało ulepszone także sięganie po przekąski. Wystarczy, że otworzysz sobie koło wyboru broni i naciśniesz krzyżak do góry. Nie wiem, jak jest w przypadku komputera, ale na PlayStation jest to klikanie krzyżyka do góry, krzyżaka, i możemy sobie od razu zjeść tę przekąskę. No i sporym plusem jest to, że przekąski, gdy robisz misję i ją powtarzasz, to ci się odnawiają z taką samą ilością, jak zacząłeś tą misję. Czyli na przykład zacząłeś misję z 5 przekąskami i zjadłeś je podczas wykonywania misji, czyli uzupełniłeś sobie zdrowie tak naprawdę, no to teraz będzie tak, że będą one ci się odnawiać do tych 5 przekąsek przed zrobieniem misji, jak na przykład zrobisz sobie szybki restart. Do tej pory było tak, że jak zjadłeś wszystkie przekąski podczas misji czy napadu, no to niestety one ci przepadały i generalnie każda powtórka była trochę trudniejsza z racji tego, że tych przekąsek miałeś mniej. Miałeś kiedyś tak, że podczas swobodnego spadania nagle postanowił do ciebie zadzwonić English Dave? Tak, wtedy akurat nie mogłeś otworzyć spadochronu, spadałeś na ziemię i się zabijałeś. Teraz możesz dodać gnoja do czarnej listy i automatycznie blokować połączenie. Żartuję, aż tak fajnie to nie jest, ale można od tych takich kontaktów, od których wcześniej nie można było odwoływać połączeń, teraz możemy sobie odwołać od wszystkich. Myślę, że ciekawą opcją dla graczy pecetowych jest też możliwość wyłączenia sobie niekiedy lub zawsze toksycznego czatu w GTA Online. To była jedna z rzeczy, która mi najbardziej przeszkadzała chyba w graniu na PC-cie, wiecie? Bo, no dobra, cheaterzy, czaty były na drugim miejscu, tak? Co byś nie zrobił, zawsze ten czat pojawiał ci się na ekranie i po prostu go siłą rzeczy czytałeś, no nie? Totalny bezsens, ale fajnie, że się tym zajęli. Powiedzcie mi, dlaczego dopiero teraz ta gra już jest tyle na rynku? Nie rozumiem tego. Driftujesz? No to teraz opony o niskiej przyczepności będziesz mógł zainstalować do każdego samochodu. Do tej pory były to tylko wybrane auta. I słuchaj, mam dla ciebie wyzwanie. Zainstaluj driftowe opony do Tampy Drift. W końcu będzie można to zrobić. Jestem ciekawy, jak ten samochód będzie driftował. Napęd na 4 koła, Ken Block, akcja. Wiele razy miałem tak, że sprzedawałem ładunek i na przykład rozwalałem za sobą ładunkiem wybuchowym opresora, który do mnie strzelał rakietami. Teraz za rozwalanie tego pojazdu nie będzie trzeba płacić. Generalnie za niszczenie pojazdów bojowych nie będzie trzeba płacić za ubezpieczenie. To jest bardzo fajne, bo na przykład właśnie sprzedawałem ładunek jakiś za 200 tysięcy, gościu 5 razy podleciał do mnie opresorem i musiałem za każdym razem zapłacić 10 tysięcy za naprawę tego jego opresora, nie? Takie what the fuck. I właściwie ta moja sprzedaż była totalnie na darmo. Teraz na szczęście nie będzie trzeba za to płacić. Mechanik co prawda dostarcza nam teraz pojazdy nieco szybciej, ale dalej trzeba go wybierać na liście w telefonie, zadzwonić do niego i wybrać konkretny samochód. Więc trochę zostało to ulepszone, ale nie jest to jakoś bardzo odczuwalne. Dużą zmianą, jeśli chodzi o kupowanie samochodów, jest dodanie filtra, gdzie możemy sobie, czy konkretnych filtrów, gdzie możemy sobie wybrać dane samochody, które nas interesują. I właściwie nie mamy dostępu teraz do wszystkich samochodów, które są w danym sklepie, tylko mamy wyróżnione dwudrzwiowe, czterodrzwiowe. I chyba są one posegregowane od najnowszych do najstarszych. Ale możesz sobie teraz wybrać dwudrzwiowe, tam po prostu są kategorie. Natomiast chciałbym, żeby była jeszcze jedna zakładka, która pokazuje ten stary podział na wszystkie pojazdy, jakie są w grze. Teraz mamy tylko tą pierwszą zakładkę wyróżnione pojazdy i ja nie jestem pewny, czy wszystkie pojazdy się pojawiają wtedy w sklepie. Ale tak, mamy teraz filtry wyszukiwań i możemy łatwiej trafić na samochód, który nas interesuje. Większych i mniejszych zmian jest generalnie więcej. Wybrałem te najciekawsze. Wszystkie możecie sobie zobaczyć w linku w opisie. To jest artykuł do Rockstar. Czyli możecie sobie tam wszystko po kolei sprawdzić, co i jak. Wygląda na to, że w niektórych sytuacjach Rockstar naprawdę odrobił zadanie domowe. Problem tylko polega na tym, że szkoła już dawno się skończyła i niektórzy gracze chyba nie będą tacy skorzy do powrotu do tego tytułu. Myślicie, że lepiej późno niż wcale? W następnych filmach o tej aktualizacji potuningujemy sobie furki, posprawdzamy co właściwie nowego, tak wiesz, szczegółowo i zwyczajnie sobie pogramy w tą aktualizację. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku, trzymajcie się, na razie, hej!